Ustawa rządowa 3 maja 1791 Stanisław August z Bożej łaski i woli narodu król Polski Wielki książę litewski, ruski, pruski, mazowiecki, żmudzki, kijowski, wołyński, podolski Podlaski, Inflancki, Smoleński, Siewierski i Czerniechowski wraz ze Stanami skonfederowanymi w liczbie podwójnej naród polski reprezentującymi. Uznając, iż los nas wszystkich od ugruntowania i wydoskonalenia konstytucji narodowej jedynie zawisł, długiem doświadczeniem poznawszy zadawnione rządu naszego wady, a chcąc skorzystać z spory, w jakiej się Europa znajduje, i z tej dogorywającej chwili. Która nas samym sobie wróciła, wolni od hańbiących obcej przemocy nakazów, ceniąc drożej nad życie, nad szczęśliwość osobistą, egzystencję polityczną, niepodległość zewnętrzną i wolność wewnętrzną narodu, którego los w ręce nasze jest powierzonym, chcąc oraz na błogosławieństwo na wdzięczność współczesnych i przyszłych pokoleń zasłużyć mimo przeszkód które w nas namiętności sprawować mogą dla dobra powszechnego dla ugruntowania wolności dla ocalenia ojczyzny naszej i jej granic z największą stałością ducha niniejszą konstytucję uchwalamy i tę całkowicie za świętą za niewzruszoną deklarujemy dopókiby naród w czasie prawem przepisanym wyraźną wolą swoją nie uznał potrzeby odmienienia w niej jakiego artykułu do której to konstytucji dalsze ustawy sejmu teraźniejszego we wszystkim stosować się mają. Religia panująca. Religią narodową panującą jest i będzie wiara święta rzymska katolicka ze wszystkimi jej prawami. Przejście od wiary panującej do jakiegokolwiek wyznania jest zabronione pod karami apostazji. Że zaś taż sama wiara święta przykazuje nam kochać bliźnich naszych, przeto wszystkim ludziom jakiegokolwiek bądź wyznania, pokój w wierze i opiekę rządową winniśmy. I dlatego wszelkich obrządków i religii wolność w krajach polskich podług ustaw krajowych warujemy. Szlachta ziemianie. Szanując pamięć przodków naszych jako fundatorów rządu wolnego, Stanowi szlacheckiemu wszystkie swobody, wolności, prerogatywy, pierwszeństwa w życiu prywatnym i publicznym najuroczyściej zapewniamy. Szczególniej zaś prawa, statuta i przywileje temu stanowi od Kazimierza Wielkiego, Ludwika Węgierskiego, Władysława Jagieły i Witolda, brata jego, Wielkiego Księcia Litewskiego, niemniej od Władysława i Kazimierza Jagielończyków, od Jana Alberta, Aleksandra i Zygmunta I, braci, od Zygmunta Augusta. Ostatniego z linii Jagiellońskiej, sprawiedliwie i prawnie nadane, utwierdzamy, zapewniamy i za niewzruszone uznajemy. Godność stanu szlacheckiego w Polsce zarówno wszelkim stopniom szlachectwa gdziekolwiek używanym przyznajemy, wszystką szlachtę równymi być między sobą uznajemy, nie tylko co do starania się o urzędy i o sprawowanie posług ojczyźnie, honor, sławę i pożytek przynoszących, ale oraz co do równego używania przywilejów i prerogatyw stanowi szlacheckiemu służących. Nade wszystko zaś prawa bezpieczeństwa osobistego, wolności osobistej i własności gruntowej i ruchomej. Tak jak od wieków każdemu służyły świątobliwie, nienaruszenie zachowane mieć chcemy i zachowujemy, zaręczając najuroczyście, iż przeciwko własności czyjejkolwiek żadnej odmiany lub ekscepcji w prawie nie dopuścimy. Owszem, najwyższa władza krajowa i rząd przez nią ustanowiony żadnych pretensji pod pretekstem jurium regalium i jakimkolwiek innym pozorem do własności obywatelskich Bądź w części, bądź w całości, rościć sobie nie będzie. Dlatego bezpieczeństwo osobiste i wszelką własność, komukolwiek sprawa przynależną, jako prawdziwy społeczności węzeł, jako źrenice wolności obywatelskiej szanujemy, zabezpieczamy, utwierdzamy, i aby na potomne czasy szanowane, ubezpieczone i nienaruszone zostawały, mieć chcemy. Szlachtę za najpierwszych obrońców wolności i niniejszej konstytucji uznajemy. Każdego szlachcica cnocie obywatelstwu i honorowi jej świętość do szanowania, jej trwałość strzeżenia poruczamy, jako jedyną twierdzę ojczyzny i swobód naszych. Miasta i mieszczanie. Prawo na teraźniejszym sejmie zapadłe pod tytułem: Miasta nasze królewskie wolne w państwach Rzeczypospolitej w zupełności mieć chcemy i za część niniejszej konstytucji deklarujemy jako prawo wolnej szlachcie polskiej dla bezpieczeństwa ich swobód i całości wspólnej ojczyzny nową, prawdziwą i skuteczną dające siły. Chłopi Włościanie. Lud rolniczy, pod którego ręki płynie najobfitsze bogactw krajowych źródło, który najliczniejszą w narodzie stanowi ludność, a zatem najdzielniejszą kraju siłę, tak przez sprawiedliwość i obowiązki chrześcijańskie, jako i przez własny nasz interes dobrze zrozumiany, pod opiekę prawa i rządu krajowego przyjmujemy stanowiąc, iż odtąd jakiebykolwiek swobody, nadania lub umowy dziedzice z włościanami dóbr swoich autentyczne ułożyli, czyli by te swobody, nadania i umowy były z gromadami, czyli też z każdym osobno wsi mieszkańcem zrobione, będą stanowić wspólny i wzajemny obowiązek pod znaczenia warunków i opisu zawartego w takowych nadaniach i umowach pod opiekę rządu krajowego podpadający. Układy takowe i wynikające z nich obowiązki przez jednego właściciela gruntu dobrowolnie przyjęte nie tylko jego samego, ale i następców jego lub prawa nabywców tak wiązać będą iż ich nigdy samowolnie odmieniać nie będą mogli na wzajem włościanie jakiejkolwiek bądź majątności od dobrowolnych umów przyjętych nadań i z nimi złączonych powinności Usuwać inaczej się nie będą mogli, tylko w takim sposobie i z takimi warunkami, jak w opisach tychże umów przyjętych nadań postanowione mieli, które czy na wieczność, czyli do czasu przyjęte, ściśle ich obowiązywać będą. Zawarowawszy tym sposobem dziedziców przy wszelkich pożytkach od włościan im należących, a chcąc jak najskuteczniej zachęcić pomnożenie ludności krajowej, ogłaszamy wolność zupełną dla wszystkich ludzi. Tak nowo przybywających, jako i tych, którzy by pierwej z kraju oddaliwszy się, teraz do ojczyzny powrócić chcieli. Tak dalece, iż każdy człowiek do państw Rzeczypospolitej, nowo z którejkolwiek strony przybyły lub powracający, jak tylko stanie nogą na ziemi polskiej, wolnym jest zupełnie użyć przemysłu swego, jak i gdzie chce. Wolny jest czynić umowy na osiadłość, robociznę lub czynsze, jak i dopóki się umówi. Wolny jest osiadać w mieście lub na wsiach, wolny jest mieszkać w Polsce lub do kraju, do którego zechce powrócić, uczyniwszy zadość obowiązkom, które dobrowolnie na siebie przyjął. Rząd, czyli oznaczenie władz publicznych. Wszelka władza w społeczności ludzkiej początek swój bierze z woli narodu. Aby więc wolność obywatelską, porządek społeczności i całość państw Rzeczypospolitej na zawsze zabezpieczyć. Trzy władze rząd narodu polskiego składać powinny i z woli prawa niniejszego na zawsze składać będą: to jest, władza prawodawcza w Stanach Zgromadzonych, władza najwyższa wykonawcza w królu i straży i władza sądownicza w jurysdykcjach na ten koniec ustanowionych lub ustanowić się mających. Sejm, czyli władza prawodawcza. Sejm, czyli Stany Zgromadzone, na dwie izby dzielić się będą: na Izbę Poselską. I na izbę senatorską pod prezydencją króla. Izba poselska, jego wyobrażenie i skład wszechwładztwa narodowego, będzie świątynią prawodawstwa. Przy to w Izbie Poselskiej najpierwej decydowane będą wszystkie projekta. Co do praw ogólnych, to jest politycznych, cywilnych, kryminalnych i do ustanowienia wieczystych podatków w których to materiach propozycje od tronu, województwom, ziemiom i powiatom do rozstrząśnienia podane, a przez instrukcje do izby przychodzące. Najpierwsze do decyzji wzięte być mają. Co do uchwał sejmowych to jest z poborów doczesnych, stopnia monety, zaciągania długu publicznego, nobilitacji i innych nagród przypadkowych, rozkładu wydatków publicznych, ordynaryjnych i ekstraordynaryjnych, wojny, pokoju, ostatecznej ratyfikacji traktatów związkowych i handlowych, wszelkich dyplomatycznych aktów i umów do prawa narodów ściągających się, kwitowania magistratur wykonawczych i tym podobnych zdarzeń. Głównym narodowym potrzebom odpowiadających, w których to materiach propozycje od tronu prosto do izby poselskiej przychodzić mające, pierwszeństwo w prowadzeniu mieć będą. Izby senatorskiej, złożonej z biskupów, wojewodów, kasztelanów i ministrów, pod prezydencją króla, mającego prawo raz dać wotum swoje, drugi raz paritatem rozwiązać osobiście lub nadesłaniem zdania swojego do tejże izby, obowiązkiem jest. Każde prawo które po przejściu formalnym w Izbie Poselskiej do Senatu natychmiast przesłane być powinno przyjąć lub wstrzymać do dalszej narodu deliberacji opisaną w prawie większością głosów. Przyjęcie, moc i świętość prawu nadawać będzie, wstrzymanie zaś zawiesi tylko prawo do przyszłego, ordynaryjnego Sejmu, na którym, gdy powtórna nastąpi zgoda, prawo zawieszone od Senatu przyjętem być musi. Każdą uchwałę sejmową w materiach wyżej wyliczonych którą Izba Poselska Senatowi natychmiast przysłać powinna wraz z tąż Izbą Poselską większością głosów decydować, a złączona Izb obydwu większość podług prawa opisana będzie wyrokiem i wolą stanów. Warujemy, iż senatorowie i ministrowie w obiektach sprawowania się z urzędowania swego bądź w straży, bądź w komisji, votum decisivum w Sejmie nie będą mieli i tylko zasiadać w ten czas w Senacie mają dla dania eksplikacji na żądanie Sejmu. Sejm zawsze gotowym będzie. Prawodawczy i ordynaryjny rozpoczynać się ma co dwa lata, trwać zaś będzie podług opisu prawa o sejmach. Gotowy w potrzebach nagłych zwołany stanowić ma o tej tylko materii, do której zwołanym będzie lub o potrzebie po czasie zwołania przypadłej. Prawo żadne na tym ordynaryjnym sejmie, na którym ustanowione będzie, znoszone być nie może. Komplet sejmu składać się będzie z liczby osób niższym prawem opisanej tak w izbie poselskiej, jako w izbie Senatorskiej. Prawo o sejmikach, na teraźniejszym sejmie ustanowione, jako najistotniejszą zasadę wolności obywatelskiej uroczyście zabezpieczamy. Jako zaś prawodawstwo sprawowane być nie może przez wszystkich, i naród wyręcza się w tej mierze przez reprezentantów, czyli posłów swoich, dobrowolnie wybranych. Przecież stanowimy, iż posłowie na sejmikach obrani w prawodawstwie i ogólnych narodu potrzebach, podług niniejszej konstytucji, uważani być mają jako reprezentanci całego narodu, będąc składem ufności powszechnej. Wszystko i wszędzie większością głosów decydowane być powinno, przeto liberum veto konfederacje wszelkiego gatunku i sejmy konfederackie, jako duchowi niniejszej konstytucji przeciwne, rząd obalające, społeczność niszczące na zawsze znosimy. Zapobiegając z jednej strony gwałtownym i częstym odmianom Konstytucji Narodowej, z drugiej uznając potrzebę wydoskonalenia onej po doświadczeniu jej skutków, co do pomyślności publicznej porę i czas rewizji i popraw konstytucji, co lat 25 naznaczamy, chcąc mieć takowy sejm konstytucyjny, ekstraordynaryjnym, podług osobnego o nim prawa opisu. Król władza wykonawcza. Żaden rząd najdoskonalszy bez dzielnej władzy wykonawczej stać nie może. Szczęśliwość narodów od praw sprawiedliwych praw skutek do ich wykonania należy. Doświadczenie nauczyło, że zaniedbanie tej części rządu nieszczęściami napełniło Polskę, zawarowawszy przeto wolnemu narodowi polskiemu władzę praw sobie stanowienia i moc baczności nad wszelką wykonawczą władzą oraz wybierania urzędników do magistratur. Władzę najwyższego wykonania praw królowi w Radzie Jego oddajemy, która to Rada Strażą Praw zwać się będzie. Władza wykonawcza do pilnowania praw i onych pełnienia ściśle jest obowiązana. Tam czynną z siebie będzie, gdzie prawa dozwalają, gdzie prawa potrzebują dozoru, egzekucji, a nawet silnej pomocy. Posłuszeństwo należy się jej zawsze od wszystkich magistratur, moc przynaglenia nieposłuszne i zaniedbujące swoje obowiązki magistratury, w jej ręku zostawiamy. Władza wykonawcza nie będzie mogła praw stanowić, ani tłumaczyć podatków i poborów pod jakimkolwiek imieniem nakładać długów publicznych, zaciągać, rozkładów dochodów skarbowych przez Sejm zrobionego odmieniać, wojny wydawać, pokoju ani traktatu i żadnego aktu dyplomatycznego definitywę zawierać. Wolno jej tylko będzie tymczasowe z zagranicznymi prowadzić negocjacje oraz tymczasowe i potoczne dla bezpieczeństwa i spokojności kraju wynikające potrzeby załatwiać, o których najbliższemu zgromadzeniu Sejmowemu donieść winna. Tron Polski elekcyjnym przez familię mieć na zawsze chcemy i ustanawiamy. Doznane klęski bez królewiów, periodycznie rząd wywracających, powinność ubezpieczenia losu każdego mieszkańca ziemi polskiej i zamknięcia na zawsze drogi wpływom mocarstw zagranicznych. Pamięć świętości i szczęście ojczyzny naszej za czasów familii ciągle panujących, potrzeba odwrócenia od ambicji tronu obcych i możnych, Polaków zwrócenia do jednomyślnego wolności narodowej pielęgnowania wskazały roztropności naszej oddanie tronu polskiego prawom następstwa. Stanowimy przeto, iż po życiu, jakiego nam dobroć boska pozwoli, elektor dzisiejszy Saski w Polsce królować będzie. Dynastia przyszłych królów polskich zacznie się na osobie Fryderyka Augusta, dzisiejszego elektora Saskiego, które sukcesorom de Lumbis z płci męskiej tron Polski przeznaczamy. Najstarszy syn króla panującego po ojcu na tron następować ma. Gdyby zaś dzisiejszy elektor Saski nie miał potomstwa w płci męskiej, wtedy mąż przez elektora, za zgodą stanów zgromadzonych, córce jego oddany, zaczynać ma linię następstwa w płci męskiej do tronu polskiego. Dlatego Marię Augustę Nepomucenę, córkę elektora, za infantkę polską deklarujemy, zachowując przy narodzie prawo żadnej preskrypcji podpadać niemogące, wybrania do tronu drugiego domu po wygaśnięciu pierwszego. Każdy król wstępując na tron, wykona przysięgę Bogu i narodowi na zachowanie konstytucji niniejszej, na pakta konwenta, które ułożone będą z dzisiejszym elektorem saskim jako przeznaczonym do tronu i które tak, jak dawne wiązać go będą. Osoba króla jest święta i bezpieczna od wszystkiego. Nic sam przez siebie nie czyniący, za nic w odpowiedzi narodowi być nie może. Nie samowładcą, ale ojcem i głową narodu być powinien i tym go prawo. I konstytucja niniejsza być uznaje i deklaruje. Dochody, tak jak będą w paktach konwentach opisane i prerogatywy tronowi właściwe, niniejszą konstytucją dla przyszłego elekta zawarowane, tkniętemi być nie będą mogły. Wszystkie akta publiczne, trybunały, sądy i magistratury, monety, stemple pod królewskiem iść powinny imieniem. Król, któremu wszelka moc dobrze czynienia zostawiona być powinna, Mieć będzie jus agratiandi na śmierć skazanych, prócz incriminibus status. Do króla rozrządzenie najwyższe siłami zbrojnymi krajowymi w czasie wojny i nominowanie komendantów wojska należeć będzie, z wolną atoli ich odmianą, za wolą narodu. Patentować oficerów i mianować urzędników podług prawa niższego opisu, nominować biskupów i senatorów podług opisu tegoż prawa oraz ministrów jako urzędników pierwszych władzy wykonawczej, jego będzie obowiązkiem. Straż, czyli rada królewska do dozoru, całości i egzekucji praw królowi dodana, składać się będzie. Primo. Z prymasa jako głowy duchowieństwa polskiego i jako prezesa komisji edukacyjnej, mogącego być wyręczonym w straży przez pierwszego ex ordine biskupa, którzy rezolucji podpisywać nie mogą. Segundo. Pięciu ministrów, to jest ministra policji, ministra pieczęci, ministra belli, ministra skarbu, ministra pieczęci do spraw zagranicznych. Tertio, z dwóch sekretarzów, z których jeden protokół straży, drugi protokół spraw zagranicznych trzymać będą, obydwa bez wotum decydującego. Następca tronu, z małoletności wyszedłszy i przysięgę na konstytucję wykonawszy, na wszystkich straży, posiedzeniach, lecz bez głosu, przytomnym być może. Marszałek sejmowy jako na dwa lata wybrany wchodzić będzie w liczbę zasiadających w straży bez wdawania się w jej rezolucję, jedynie dla zwołania sejmu gotowego. W takim zdarzeniu, gdyby on uznał w przypadkach koniecznego zwołania sejmu gotowego wymagających, rzetelną jego potrzebę, a król go zwołać wzbraniał się, wtedy tenże marszałek do posłów i senatorów wydać powinien listy okulne, zwołując onych na sejm gotowy i powody zwołania tego wyrażając. Przypadki zaś do koniecznego zwołania Sejmu są tylko następujące: primo w gwałtownej potrzebie do prawa narodów ściągającej się, a szczególnie w przypadku wojny ościennej, segundo w przypadku wewnętrznego zamieszania grożącego rewolucją kraju lub kolizją między magistraturami, tertio w widocznym powszechnego głodu niebezpieczeństwie, quatro w osierociałym stanie ojczyzny, przez śmierć króla lub w niebezpiecznej jego chorobie. Wszystkie rezolucje w straży roztrząsane będą przez skład wyżej wspomniany. Decyzja królewska po wysłanych wszystkich zdaniach przeważać powinna, aby jedna była w wykonaniu prawa wola, przeto każda ze straży rezolucja pod imieniem królewskim i z podpisem jego ręki wychodzić będzie. Decyzja królewska po wysłanych wszystkich zdaniach przeważać powinna aby jedna była w wykonaniu prawa wola. przeto każda ze straży rezolucja pod imieniem królewskim i z podpisem ręki jego wychodzić będzie. Powinna jednak być podpisana także przez jednego z ministrów zasiadających. W straży i tak podpisana do posłuszeństwa wiązać będzie i dopełnioną być ma. Bądź przez komisję, bądź przez jakiekolwiek magistratury wykonawcze, w tych jednak szczególnie materiach, które wyraźnie niniejszym prawem wyłączone nie są. W przypadku, gdyby żaden z ministrów zasiadających decyzji podpisać nie chciał, król odstąpi od tej decyzji, a gdyby przy niej upierał się, marszałek sejmowy w tym przypadku upraszać będzie o zwołanie sejmu gotowego jeżeli król spóźniać będzie zwołanie, marszałek to wykonać powinien. Jako nominowanie wszystkich ministrów, takie wezwanie z nich jednego od każdego administracji wydziału do rady swojej, czyli straży, Króla jest prawem. Wezwanie to ministra do zasiadania w straży na dwa lata będzie, z wolnym onego nadal przez króla potwierdzeniem. Ministrowie do straży wezwani w komisjach zasiadać nie mają. W przypadku zaś, gdyby większość dwóch trzecich części wotów sekretnych obydwóch izb złączonych w Sejmie ministra bądź w straży bądź urzędzie odmiany żądała, król natychmiast na jego miejsce innego nominować powinien. Chcąc, aby Straż Praw Narodowych obowiązana była do ścisłej odpowiedzi narodowi, za wszelkie onych przestępstwa stanowimy. Iż gdy ministrowie będą oskarżeni przez deputację do egzaminowania ich czynności wyznaczoną o przestępstwo prawa, odpowiadać mają z osoby i majątków swoich. We wszelkich takowych oskarżeniach stany zgromadzone, prostą większością wotów izb złączonych, odesłać obwinionych ministrów mają do sądów sejmowych, po sprawiedliwe, wyrównające przestępstwo ich ukaranie, lub przy dowiedzionej niewinności, od sprawy i kary uwolnienie. Dla porządnego władzy wykonawczej dopełnienia ustanawiamy oddzielne komisje mające związek ze strażą i obowiązane do posłuszeństwa tejże straży. Komisarze do nich wybierani będą przez Sejm i dla sprawowania urzędów swoich w przeciągu czasu prawem opisanego. Komisje te są edukacji. Policji, wojska, skarbu. Komisje porządkowe wojewódzkie na tym sejmie ustanowione równie do dozoru straży należące odbierać będą rozkazy przez wyżej wspomnione pośrednicze komisje, respektive co do obiektów każdej z nich władzy i obowiązków. Władza sądownicza. Władza sądownicza nie może być wykonywaną ani przez władzę prawodawczą, ani przez króla lecz przez magistratury na ten koniec ustanowione i wybierane. Powinna być zaś tak do miejsc przywiązaną, żeby każdy człowiek bliską dla siebie znalazł sprawiedliwość, żeby przestępny widział wszędzie groźną nad sobą rękę krajowego rządu. Ustanawiamy przeto sądy pierwszej instancji dla każdego województwa, ziemi i powiatu, do których sędziowie wybierani będą na sejmikach. Sądy pierwszej instancji będą zawsze gotowe i czuwające na oddanie sprawiedliwości tym, którzy jej potrzebują. Od tych sądów iść będzie apelacja na trybunały główne dla każdej prowincji być mające, złożone również osób na sejmikach wybranych. Primo, te sądy tak pierwszej, jako i ostatniej instancji będą sądami ziemiańskimi dla szlachty i wszystkich właścicieli ziemskich z kimkolwiek in causis juris et facti. Segundo, jurysdykcje zaś sądowe wszystkim miastom podług prawa Sejmu teraźniejszego o miastach wolnych, królewskich zabezpieczamy. Tertio, sądy referendarskie dla każdej prowincji osobne mieć chcemy w sprawach włościan wolnych dawnymi prawami sądowi temu poddanych. Quattro, sądy zadworne asesorskie, relacyjne i kurlandzkie zachowujemy. Kinto. Komisje wykonawcze będą miały sądy w sprawach do swej administracji należącej. Sexto – Oprócz sądów w sprawach cywilnych i kryminalnych, dla wszystkich stanów będzie sąd najwyższy, sejmowy, zwany do którego przy otwarciu każdego sejmu, obrane będą osoby. Do tego sądu należeć mają występki przeciwko narodowi i królowi czyli crimina status. Nowy kodeks spraw cywilnych i kryminalnych. Przez wyznaczone przez Sejm osoby spisać rozkazujemy. Regencja. Straż będzie oraz regencją, mając na czele królowę albo w jej nieprzytomności, prymasa. W tych trzech tylko przypadkach miejsce mieć może regencyja. Primo, w czasie małoletności króla. Segundo, w czasie niemocy, trwałe pomieszanie zmysłów sprawującej. Tertio, w przypadku gdyby król był wzięty na wojnie. Małoletność. Trwać będzie do lat osiemnastu zupełnych, a niemoc względem trwałego pomieszania zmysłów deklarowaną być nie może, tylko przez sejm gotowy większością wotów trzech części przeciwko czwartej izb złączonych. W tych przeto trzech przypadkach prymas korony polskiej sejm natychmiast zwołać powinien, a gdyby prymas tę powinność zwłóczył, marszałek sejmowy listy okulne do posłów i senatorów wyda. Sejm gotowy urządzi kolej zasiadania ministrów w regencyi i królowę do zastąpienia króla w obowiązkach jego umocuje. A gdy król w pierwszym przypadku z małoletności wyjdzie, w drugim do zupełnego przyjdzie zdrowia, w trzecim z niewoli powróci, regencja rachunek z czynności swoich oddać mu powinna i odpowiadać narodowi za czas swego urzędowania, tak jak jest przepisano o straży na każdym ordynaryjnym Sejmie z osób i majątków swoich. Edukacja dzieci królewskich. Synowie królewscy, których do następstwa tronu Konstytucja przeznacza, są pierwszymi dziećmi ojczyzny, przeto baczność o dobre ich wychowanie do narodu należy, bez uwłóczenia jednak prawom rodzicielskim. Zarządu królewskiego sam król ze strażą i z wyznaczonym od Stanów dozorcą edukacji królewiczów, wychowaniem ich zatrudniać się będzie. Zarządu regencyj, taż z wspomnianym dozorcą, edukację ich powierzoną mieć sobie będzie. W obydwu przypadkach dozorca od stanów wyznaczony donosić winien na każdym ordynaryjnym Sejmie o edukacji i postępku Królewiczów. Komisji zaś edukacyjnej powinnością będzie podać układ instrukcji i edukacji synów królewskich do potwierdzenia Sejmowi, a to. Aby jednostajnie w wychowaniu ich prawidła wpajały ciągle i wcześnie w umysły przyszłych następców tronu religię, miłość cnoty, ojczyzny, wolności i konstytucji krajowej. Siła Zbrojna Narodowa Naród winien jest sobie samemu obronę od napaści i dla przestrzegania całości swojej. Wszyscy przeto obywatele są obrońcami całości i swobód narodowych. Wojsko nic innego nie jest, tylko wyciągnięta siła obronna i porządna z ogólnej siły narodu. Naród winien wojsku swemu nagrodę i poważanie za to, iż się poświęca jedynie dla jego obrony. Wojsko winno narodowi strzeżenie granic i spokojności powszechnej. Słowem winno być jego najsilniejszą tarczą. Aby przeznaczenia tego dopełniło niemylnie, powinno zostawać ciągle pod posłuszeństwem władzy wykonawczej. Stosownie do opisów prawa, powinno wykonać przysięgę na wierność narodowi i królowi i na obronę konstytucji narodowej. Użytem być więc wojsko narodowe może na ogólną kraju obronę, na strzeżenie fortec i granic, lub na pomoc prawu, gdyby kto egzekucji jego nie był posłusznym. Deklaracja Stanów Zgromadzonych. Wszystkie prawa dawne i teraźniejsze. Przeciwne niniejszej Konstytucji lub któremukolwiek jej artykułowi znosimy, a opisy szczególnie do artykułów i każdej materii w niniejszej Konstytucji zamkniętych potrzebne jako dokładniej wyszczególniające obowiązki i układ rządu za część składającą też Konstytucję deklarujemy. Władzy wykonawczej zalecamy, aby straż swe obowiązki natychmiast pod okiem Sejmu rozpoczęła i ciągle utrzymywała. Bogu i Ojczyźnie uroczyście przysięgamy na posłuszeństwo, na obronę wszystkimi ludzkimi siłami tej całej Konstytucji i takową przysięgę za hasło rzetelnej miłości Ojczyzny dając, wykonanie onej nakazujemy natychmiast tu w Warszawie przez wszystkie komisje i jurysdykcje sądowe. Niemniej przez wojsko tu przytomne, a w ciągu najdalej miesiąca, od daty niniejszego prawa, za ordynansem Komisji Wojskowej przez całe Wojsko Narodowe w państwach Korony Polskiej i Wielkiego Księstwa Litewskiego konsystujące. Wyznaczenie nabożeństwa w jednym dniu po wszystkich, w całym kraju kościołach, to jest dnia 8 miesiąca maja roku bieżącego, na podziękowanie Bogu za zdarzoną chwilę pomyślną wydobycia Polski spod przemocy obcej i nieładu domowego, za przywrócenie rządu, który najskuteczniej wolność naszą prawdziwą i całość Polski zabezpieczyć może, za postawienie tym sposobem Ojczyzny naszej na stopniu, mogącym prawdziwą w oczach Europy zyskać jej konsyderację, przewielebnym biskupom zalecamy, naznaczając Dzień świętego Stanisława, biskupa i męczennika, patrona korony polskiej, za uroczysty w roku, który my i potomkowie nasi obchodzić będziemy. Za dzień poświęcony najwyższej opatrzności, po którym Ojczyzna śmiało i bezpiecznie, po tylu nieszczęściach, odetchnąć może. Chcemy oraz aby duchowieństwo, tak świeckie, jako i zakonne, w naukach chrześcijańskich, które prawowiernemu winno ludowi, nie przestawało zachęcać wszystkich do podobnych Bogu dziękczynień. Aby zaś potomne wieki tem silniej czuć mogły, iż dzieło tak pożądane, pomimo największe trudności i przeszkody, za pomocą najwyższego losami narodów rządcy, do skutku przywodząc, nie utraciliśmy tej szczęśliwej dla ocalenia narodu pory, uchwalamy. Aby na tę pamiątkę Kościół egzwoto wszystkich stanów był wystawiony i najwyższej opatrzności poświęcony. Uczyniwszy zadość radości powszechnej, dajemy pilne oko na ubezpieczenie tej konstytucji, stanowiąc, iż kto bykolwiek śmiał być przeciwnym niniejszej konstytucji lub targać się na jej zepsucie, lub wzruszał w spokojność dobrego i szczęśliwym być zaczynającego narodu przez zasiewanie nieufności, przewrotne tłumaczenie Konstytucji a tym bardziej przez formowanie jakiegokolwiek w kraju Rokoszu, czyli Konfederacji, onej przodkował lub jakowym sposobem do tego dokładał się, ten za nieprzyjaciela ojczyzny, za jej zdrajcę, za buntownika uznany najsurowszymi karami natychmiast przez sąd sejmowy ukarany będzie. Dlaczego nakazujemy, aby sąd sejmowy w komplecie nieprzerwanym tu w Warszawie agitował się, sesję swoje od dnia do dnia limitował, Wszystkich zaś doniesionych sobie przez dobrze osiadłego obywatela, delacyję biorącego w asystencji instygatorów obojga narodów, o podniesieniu rokoszu lub namawianie do niego, natychmiast sądził. O osobach wyrokowi swemu mających podlegać, ubezpieczał się. Do czego wojska narodowe za zniesieniem się sądu z władzą wykonawczą mają być gotowe i powolne. agentomasz.pl